rząd już znalazł winnego, winni są podsłuchujący dziennikarze. Rzecz z bandą czworga. Ja tu przyjechałem rowerem na ten protest i chciałbym, żeby rząd też na rowerach pojechał do Chin, do pracy w najcięższej fabryce. Pozdrowienia dla walczącej Warszawy. Nasi tam są. Nasi są dzisiaj pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i będziemy tam aż do skutku. Precz z komuną. Wszystkich na dnie zamkniecie. Tak, jestem zwolennikiem przyspieszonych wyborów, rozwiązania parlamentu, tym samym dymisji rządu. Precz z komuną!